Dobry wieczór, a naszym gościem jest generał Janusz Bronowicz, były inspektor wojsk lądowych, były dowódca polskiego kontyngentu w Afganistanie, specjalista od wojsk zmechanizowanych i pancernych. Mamy połączenie z panem generałem. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór panu, dobry wieczór radiosłuchaczom. Panie generale, na Ukrainę trafią Abramsy, Leopardy, Challengery. W sumie to ma być 130-140 czołgów. To jest taka ilość, która zmieni zupełnie oblicze tej wojny, czy to jest tylko taka masa czołgów, które pozwolą obronić się Ukrainie? Panie redaktorze, na pewno będą te czołgi miały wpływ na sytuację na polu walki, natomiast ja oceniam, że one prawdopodobnie będą stanowiły początek budowania jakiegoś zgrupowania, które będzie w odwodzie wykorzystane w sprzyjającej sytuacji do przeciwuderzenia, bo cykl ich przygotowania i czas na to niezbędny sugeruje właśnie, że do takich działań zaczepnych, kiedy właśnie warunki do przeciwuderzenia się wytworzą, do tego uderzenia właśnie ze względu na swoją siłę i odporność mogą być wykorzystane. Czyli jeżeli już mówimy taką wojskową terminologią i pan wspomniał o czasie, to jest też rzecz, która budzi spore emocje. Dlaczego to tak musi długo trwać? No wie pan, przewiezienie samochodu z Niemiec do Polski to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może dwóch dni. Dlaczego przetransportowanie czołgów musi trwać no blisko miesiąc? Dzisiaj minister obrony Niemiec Oskar Pistorius powiedział, że czołgi Leopard pojawią się na Ukrainie w końcówce marca, może na początku kwietnia. Dlaczego to tak długo trwa? Tak, dysponujemy czołgami na terenie Europejskiego Teatru Wojennego, jeśli tak z wojskowego punktu widzenia można powiedzieć, ale także dysponujemy czołgami na terenie Stanów Zjednoczonych. Te zadeklarowane Leopardy znajdują się na terenie Europy, więc ich transport, gdyby były gotowe do wykorzystania, jest możliwy do realizacji w przeciągu, moim zdaniem, kilku tygodni. Gorzej z transportem zza oceanu. Ale dlaczego, panie generale, musi to aż trwać kilka tygodni? O co tu chodzi? O zebranie wagonów? O to, żeby te czołgi zgromadzić w jednym miejscu? Czy to jest taka poważna operacja? Panie redaktorze, czołgi mają to do siebie, że mają określoną trwałość. One z reguły wykorzystywane są do walki, a nie do przemieszczania się bezużytecznego ze względu na swoje pory po terenie. Czołg czy też wóz piechoty w zasadzie co ileś setek kilometrów wymaga właściwych przeglądów, wymiany określonych płynów. Tak, generalnie on ma strzelać, ma walczyć i trzeba walczyć o to ze strony użytkownika, aby jak najmniej kilometrów pokonywał, jak najwięcej strzelał. Tak? Tu są też ważne motorodziny, tu jest też ważny ciężar. Czołg inaczej będzie wykorzystywany w czasie transportu koleją, inaczej w czasie transportu ciężkimi ciągnikami, a inaczej w czasie transportu morskiego. I ze względu na jego wagę i na trwałość, a więc przede wszystkim i jego przeznaczenia, więc walka powinien być transportowany w warunkach jak najmniejszej możliwości zużycia jego resursów, tak? Bo im więcej resursów zużyje w czasie przegrupowania się do linii frontu, tym mniej pożyteczny, tym mniej użyteczny, tym mniejsza jego trwałość. Ale rozumiem, panie generale, z punktu widzenia cywila, no są żołnierze, są ludzie do tego szkoleni, ładują to na platformę kolejową i jedzie i już, no to dlaczego aż miesiąc? Tak, do tego trzeba, panie redaktorze, przygotować te platformy. Te czołgi są określonej wadze. Z reguły one są cięższe niż te czołgi dawnego układu warszawskiego, które miały wagę i mają wagę około 40 kilku ton. Natomiast czołgi Leopard, te w nowszej wersji i Abramsy, to są czołgi około 60 i ponad 60 ton. Nie każde platformy kołowe są w stanie to przejąć. I ilość ciągników kołowych transportujących tego rodzaju czołgi drogami i też jest ograniczona, więc ramię dowozu i środki do przewozu tych czołgów też są w ilości ograniczone. Mhm. Więc to przede wszystkim decyduje o możliwości natychmiastowego wykorzystania. Więc transport czołgów do linii walk, do linii frontu właśnie związany jest z możliwością ich transportowania. Panie generale, następna sprawa. Szkolenie czołgistów. Ile to ma trwać? Niektórzy mówią 3 tygodnie, bo rosyjscy czołgiści już potrafią walczyć. Inni mówią aż 6 tygodni, bo to są inne zachodnie czołgi. Jak pan sądzi? Jaka jest prawda? Panie redaktorze, to wszystko zależy od tego, kto będzie szkolony. Jeśli to będą szkoleni dotychczasowi użytkownicy, a więc członkowie załogi czołgów T-72, T-80, to oni zapewne w ciągu niespełna miesiąca przy dużym zaangażowaniu, poświęceniu są w stanie opanować te nowe systemy uzbrojenia i ich obsługę. Natomiast gdyby to miał być surowy żołnierz z mobilizacji, no
to 600 to moim zdaniem jest minimum, tak? Bo sprzęt trzeba poznać, jego walory, sposób użytkowania i obsługi jest również. Panie generale, następna sprawa. Jest mnóstwo tych rodzajów czołgów. Leopardy, kilka typów. Challengery, Abramsy mają się pojawić. My słyszeliśmy też o panterach szwajcarskich. Być może jeszcze jakieś francuskie maszyny mają się pojawić w Ukrainie. Czy to pomaga, taka ilość różnych typów czołgów na polu walki, czy przeszkadza? Generalnie, panie redaktorze, nie pomaga. No, przeszkadzać też może nie przeszkadza, bo to jest środek walki. Jeżeli będziemy posiadali umiejętność jego wykorzystania, to tym bardziej będzie nam pomagał. Natomiast tu jest ważnym punktem logistyczne zabezpieczenie tego sprzęta. Więc w przypadku jego awarii, uszkodzenia, możliwość jego ewakuacji z walki do najbliższego punktu, w którym będzie mógł być poddany obsłudze czy remontowi, przywróceniu do pełnej używalności. A więc tutaj oprócz tych czołgów, razem z nimi powinny być darowane Ukrainie pododdziały zabezpieczenia technicznego, wozy zabezpieczenia technicznego, które są odpowiednio przygotowane do ewakuacji, wyposażone w niezbędne ilości zapasowych materiałów i części, pozwalających na przywrócenie w najkrótszym czasie uszkodzonego sprzętu do szyku. Panie generale, a ile taki czołg zużywa sprzętu? No nie wiem, to jest ciężarówka na miesiąc, czy to jest, no, jak często się psuje? To jest nowoczesny czołg, no, nowoczesne samochody rzadko się psują, a nowoczesne czołgi? Ja, panie redaktorze, nie mówię o psuciu, ja mówię o sytuacji, kiedy czołg na polu walki został w jakiś sposób uszkodzony przez przeciwnika, natomiast awaryjność jego jest mała, natomiast co jakiś czas wynikający z użytkowania tego czołgu, czy tak zwanych motogodzin, czy ilości przejechanych kilometrów, czy ilości pracy godzin silnika. Zawsze wymagane są określone zabiegi obsługowe. Pan też zapewne posiada dobrej klasy pojazd i po przejechaniu określonej ilości kilometrów musi pan w fachowym serwisie dokonać wymiany oleju, filtrów, a co określoną ilość kilometrów, również innych podzespołów, żeby zapewnić sprawne, bezawaryjne użytkowanie tego samochodu. Panie generale, jeszcze jedna sprawa, bo mówi się o tym, że jeżeli zostały wysłane czołgi, to też trzeba też wysłać samoloty, bo same czołgi bitwy i wojny nie wygrają. Potrzebne jest wsparcie lotnicze. Uważa pan, że to jest tylko kwestia czasu, wysłanie samolotów na Ukrainę, tych nowoczesnych myśliwców zachodnich? Po pierwsze, jest to niezbędne, to jest warunek konieczny. Tak jak na początku zaznaczyłem, myślę, że budowane jest jakieś zgrupowanie, odwód do określonej sile, mocy pancernej pięści, jak to mówi pan prezydent Zeleński, który w odpowiednich sprzyjających warunkach przejdzie do przeciwdziałania, a więc na ten zwrot zaczyna, żeby to mogło być skutkowane, że to wojskowi znają, aby w tym zakresie. Panie generale. Lotnictwo i artyleria rakietowa szczególnie zabezpieczy tą przewagę, że te czołgi mogą kończyć robotę. Panie generale, dziękujemy już słuchaczom Radia RMF FM. Dalszy ciąg naszej rozmowy w RMF24, radiu internetowym, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Przypomnę, generał Janusz Bronowicz jest naszym gościem. Panie generale, wracając do tej operacji przesyłania, wysyłania czołgów. Do tej pory nie słyszeliśmy jeszcze, i my mamy nadzieję, że nie usłyszymy, żeby Rosjanie zaatakowali konwoje z bronią, które są wysyłane przez Zachód właśnie na Ukrainę. Czy to właśnie dlatego to musi tak długo trwać, że to jest też skomplikowana operacja wywiadowcza, czy kontrwywiadowcza? Pan poruszył bardzo dobry temat. Oczywiście Zachód nie byłby skłonny i odważny dokonać jakichkolwiek transportów zaawansowanej techniki i uzbrojenia, gdyby nie był przekonany, że on bezpiecznie we właściwe miejsce nie dotrze. Ale żeby to zapewnić, to bezpieczne dotarcie tego sprzętu uzbrojenia, środków materiałowych, to jest odpowiednie działania i strategiczne, i operacyjne. To wymaga naprawdę Zachodu i wielu, wielu przeciwnik, żeby zmylić przeciwnika co do możliwości wykrycia, możliwych jego rozładowania. Bo bardzo żałuję, panie generale, ale słyszę pana co drugie słowo pana słyszę i bardzo żałuję, bo mówi pan niewątpliwie ciekawe rzeczy. Panie generale, ale posłuchajmy jeszcze, spróbujmy jeszcze przez chwilę porozmawiać. Pan mówi o tym, że to jest skomplikowane i że to jest istotne, bardzo taka osłona kontrwywiadowcza, a jak pan sądzi, czy Jeżeli już te czołgi dotrą na Ukrainę, czy to zapewni dużą przewagę, jeśli chodzi o wojska pancerne w stronie ukraińskiej? Czy te czołgi zachodnie są dużo lepsze niż czołgi rosyjskie?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, panie redaktorze, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No w tej chwili mniej więcej można powiedzieć, że czołg T-90, ale nie z tymi systemami kierowania ogniem inoktywizyjnymi, które posiada, jest konkurencyjny, ale w sensie no, porównania mniej więcej, tak kolokwialnie mówiąc, może wynikiem czołg 2-4. Natomiast każdy wyższy rodzaj Leoparda, czyli 2-5, 2-6 i oczywiście Abramsy i Challengery bez porównania przeważają nad czołgami, którymi dysponuje armia rosyjska ze względu na żywotność, przeżycie załogi, przebijalność pancerza, no i odległość, tak? My mamy tak zwane, jak bokser, jeśli bokser ma dłuższy zasięg, to po prostu jeżeli umiejętnie to wykorzystuje, to nie dopuszcza przeciwnika do siebie i wykorzystując długość swoich ramion, razi go czasami prostymi czy sierpowymi, tak, uniemożliwiając mu dojście do siebie. Więc tutaj bez porównania czołgi zachodnie obecne deklarowane dla Ukrainy mają wartości techniczne, użytkowe, eksploatacyjne zdecydowanie lepsze od posiadanych przez stronę rosyjską. Niektóre źródła mówią, że do tej pory strona ukraińska straciła około 500 czołgów w tej wojnie. Ma dostać 130-140, to nie uzupełni wszystkich strat, ale te nowoczesne czołgi będą lepiej chronione na polu walki? Zdecydowanie, tak jak już powiedziałem, panie redaktorze, powtarzał się nie będę, natomiast kwestie ilości. Ja mam cały czas nadzieję, że rzeczywistość jest inna i bardziej sprzyjająca Ukrainie. To, co się dzieje w tym całym systemie informacji, mass mediów podawanych do publicznej wiadomości przy pomocy telewizji, internetu, mam nadzieję, że to jest tylko informacja do publicznej wiadomości. Rzeczywistość, jaka jest, to na froncie się Rosjanie, mam nadzieję, przekonają. Jak jest z amunicją? Bo rozumiem, że Zachód też sugeruje, że tej amunicji zaczyna brakować w magazynach. Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę takie hasło. Maskowanie strategiczne, maskowanie operacyjne. Wiele rzeczy mówi się, żeby wprowadzić przeciwnika w błąd, zdezinformować. Nie chciałbym się szerzej na ten temat wypowiadać, natomiast cały czas mamy nadzieję, że rzeczywistość odbiega dalece na korzyść od tego, co jest deklarowane publicznie. Pytam o to dlatego, że Tobias Elwood, to jest szef Komisji Obrony w Brytyjskiej Izbie Gmin, powiedział, że trzeba zmienić cały system pomocy dla Ukrainy. Nie trzeba wysyłać tej pomocy w takiej postaci darów, niejako dobroczynnych, tylko trzeba zbudować na przykład w Polsce fabrykę, nowoczesną, wielką fabrykę amunicji, fabrykę uzbrojenia, która by pracowała na potrzeby Ukrainy. Uważa pan, że w tą stronę będziemy zmierzać? Panie redaktorze, to w tej chwili dyskusja ma temat mniej więcej jak gdyby gdzieś był pożar, a my się zastanawiamy, gdzie kopać studnie. Nie chciałbym w ten temat wkraczać, co powiedział ten pan minister. Natomiast w tej chwili jestem w 100% przekonany, że Zachód, państwa natowskie i kraje demokratyczne z Zachodu dysponują taką ilością amunicji, która jest w stanie zabezpieczyć działania na terenie Ukrainy. Natomiast co do przyszłości, co do budowy różnego rodzaju fabryk, wiemy o tym, że one w zasadzie powinny być poza zasięgiem broni, jaką dysponuje potencjalny przeciwnik. W czasie wojny Rosjanie całą produkcję zbrojeniową przenieśli za Ural, a więc pozbawili możliwości zasięgu Niemców z użyciem lotnictwa bombardowania tych fabryk. Tak więc myślę, że budowa w Polsce z jednego punktu widzenia mogłaby być dobra, natomiast zbyt blisko jest to potencjalnego przeciwnika. Panie generale, co jest ważniejsze dla ukraińskiej armii w tej chwili na tym teatrze działań? Czy te Abramsy, czy Leopardy? Niektórzy mówią, że Abramsy to są zbyt wielkie czołgi, zbyt ciężkie czołgi, że są zbyt skomplikowane i przygotowanie załogi do pracy na Abramsach zabiera według standardów NATO, gdzieś przeczytałem, blisko rok. Nie będę deklarował, panie redaktorze, terminów. Ja powiem tak. Każdy sprzęt, który Ukraina oczekuje i prosi Zachód, żeby dotarł na Ukrainę, powinien tam dotrzeć. My w tej chwili dysponujemy kilkunastoma czołgami Abrams na terenie naszego kraju. Mam nadzieję, że w szkoleniu na tych Abramsach również brał udział żołnierze armii ukraińskiej. Natomiast pan pytał, czy to jest potrzebne. Czołgi jak najbardziej są potrzebne. Najbardziej w tej chwili potrzebne jest zapewnienie dostępu do takich środków rażenia, które przewyższają możliwości armii rosyjskiej, czyli lotnictwo i różnego rodzaju rakiety z zasięgiem operacyjnym i strategicznym, a więc 300, 700, nawet do 1000 kilometrów.
To jest bardzo ważne. Wojska lądowe w zasadzie nie powinny ruszyć do przeciwuderzenia, jeśli nie będzie zabezpieczone panowanie w powietrzu. Panowanie w powietrzu może zabezpieczyć lotnictwo, tak? I przede wszystkim muszą być obezwładnione wszelkiego rodzaju najważniejsze stanowiska i punkty dowodzenia armii rosyjskiej oraz odwody i składy środków materiałowych, w tym amunicji i paliwa. Czyli z tego, co pan mówi, to generalnie nie ma mowy o tym, żeby ruszyć do jakiejś kontrofensywy, jeśli nie będzie miała Ukraina nowoczesnych myśliwców i też artylerii, która będzie mogła razić na więcej niż 70 kilometrów. Może jestem wychowany na starych zasadach, ale bez panowania w powietrzu, panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, wojska lądowe nie powinny ruszyć do przodu. Artyleria plus lotnictwo to jest podstawa do rozpoczęcia każdego zwrotu zaczepnego, kontrataku, przeciwuderzenia. I to się czyni w powietrzu, zapewnia się tą przewagę, następnie wojska lądowe zdobywają teren. Panie generale, wielu obserwatorów i fachowców mówi o punktach serwisowania tych czołgów, że to jest niesłychanie istotne. Zapewnienie tych ciągów, którymi części zamienne będą dochodziły. Jeżeli będzie wiele rodzajów tych czołgów, no to trzeba będzie zbudować wiele punktów serwisowania i wiele różnego rodzaju części pojawi się na Ukrainie. Czy to jest jakiś problem? Tak, oczywiście, panie redaktorze, na początku o tym wspomniałem i przepraszam, że się powtórzę, ale w ślad za czołgami powinny iść czołówki techniczne, pododdziały zabezpieczenia technicznego wyposażone w specjalne wozy techniczne, wozy zabezpieczenia technicznego z wyposażeniem niezbędnych środków, materiałów i części, które pozwolą naprawiać uszkodzony czy też popsuty sprzęt w wyniku działań na polu walki. A czy to jest trudniejsze wyszkolenie serwisanta naprawiającego taki czołg czy czołgisty? No, pan używa samochód i żeby cokolwiek w nim zrobić, musi pan jechać do autoryzowanego serwisu. W autoryzowanym serwisie, proszę pana, nie ma przechodnia z ulicy, tylko jest pracownik, który przeszedł określony cykl szkoleń. Zdanie określonego egzaminu został zakwalifikowany do tego zakładu, do tego serwisu i dostaje certyfikat, bo też firma gwarantuje, że ten serwismen, ten pracownik wykona należycie przedsięwzięcie. Tak samo i tutaj, żeby poznać sprzęt, naprawdę trzeba wiele czasu. Ile? Ja w tej chwili nie odpowiem, bo w takim procesie nie uczestniczyłem. Na pewno, moim zdaniem, jest to proces bardziej złożony, naprawa, użytkowania, wymiana części niż strzelanie z tego sprzętu. Niektórzy mówią, że Abramsy i Leopardy to są dwa czołgi, przy których piechota musi współdziałać w zupełnie inny sposób. W związku z tym i piechotę trzeba inaczej szkolić do pracy z tymi dwoma różnymi typami pojazdów. Co pan na ten temat może powiedzieć, panie generale? Panie redaktorze, piechota przede wszystkim, jeśli wspólnie występuje z czołgami, to zabezpiecza ich ochronę, tak, przed rażeniem środków przeciwpancernych, którymi dysponuje piechota, przeciwnik, który chce zneutralizować czy też zniszczyć te czołgi. Do tego jest wykorzystywana. Generalnie przy użyciu dzisiejszych czołgów typu Abrams i Leopard, no piechota w zasadzie będzie rzadko wykorzystywana. Z reguły do odparcia kontrataku, do przeciwdziałania zasadzkom, ale generalnie piechota na swoich transporterach, bojowych wozach piechoty będzie towarzyszyła jako wsparcie czołgów. Natomiast spieszona piechota, no w zasadzie będzie, tak jak powiedziałem, jeszcze raz niszczyła te wszystkie stanowiska ogniowe, cele ogniowe przeciwnika, które bezpośrednio zagrażają czołgom, a więc wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych. I tutaj w zasadzie taktyki, no nie ma co rozdrabniać na czynniki jeszcze mniejsze, ponieważ piechota zabezpiecza osłonę czołgów. Wynika to no, z poruszania tego czołgu, z taktyki działania czołgu, więc piechociniec musi dostosować się do taktyki działania czołgu Leopard czy taktyki działania czołgu Abrams. Panie generale, niektórzy się obawiają, że taki nowoczesny sprzęt, który pojawi się na Ukrainie, może też wpaść w ręce Rosjan. Czy to jest jakieś niebezpieczeństwo? No w jakimś sensie tak, bo poznanie technologii, zobaczenie czym dysponuje przeciwnik, no to jest możliwość po prostu wejścia w zasób tego bogactwa narodowego, myśli technicznej, rozwoju technologicznego, wykradzenie tego wszystkiego na polu walki, no wiąże się z niebezpieczeństwem dojścia do tego samego poziomu uzbrojenia, co dysponuje przeciwnik. No, kiedyś tym się w czasie pokoju i zimnej wojny zajmowali wywiadowcy, a podstawowym działaniem pozyskania takich technologii w czasie wojny jest zdobywanie egzemplarzy danego rodzaju. Jest to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Dlatego tak też przewiduję, że jeżeli mają być użyte te najnowsze wzory uzbrojenia, to one będą użyte w czasie działań zaczepnych, w czasie natarcia, no, w celu wyeliminowania pozyskania uszkodzonych egzemplarzy przez stronę przeciwną. Jeżeli prezydent Biden mówi, że te pojawienie się Abramsów na Ukrainie to nie jest sprawa jutro ani pojutrze, tylko to jest sprawa paru miesięcy, to znaczy, że tych Abramsów nie ma fizycznie w Europie?
No w Europie z tego, co orientuję się, to są przede wszystkim Abramsy te, które dotarły do Polski. O pozostałych nic mi nie wiadomo, więc najprawdopodobniej znajdują się właśnie w Stanach Zjednoczonych. Oni tam w północnej Karolinie, jeśli dobrze pamiętam, posiadają taki skład Sierra Army Deposit i tam mają naprawdę setki egzemplarzy M1 Abrams, które no, mogą być już w tej chwili wykorzystane przez Ukrainę. No, trzeba je po prostu przygotować do użytkowania, rozkonserwować no i przetransportować. Tutaj najbardziej efektywną w sensie ilości może być tylko i wyłącznie droga morska, która zajmie około 3 tygodni przy dobrych okolicznościach. Panie generale, ile czołgów trzeba, żeby wygrać tę wojnę z Rosją? Panie redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że nie czołgi zdecydują tutaj o tym, czy Ukraina wygra, bo to nie ulega wątpliwości, że Ukraina przy dalszej konsekwentnej pomocy i wsparciu Zachodu ten pojedynek wygra, ponieważ żołnierze wiedzą, o co walczą. Nie walczą dla pieniędzy, tak jak strona przeciwna i ze strachu, tylko walczą o swoją ojczyznę. Tutaj zdecyduje kompleks różnego rodzaju przedsięwzięć. Dalej wola i determinacja walki tych Ukraińców, co jest zagwarantowane. Siły napadu powietrznego, środki walki artylerii, no i na końcu kropkę nad i zapewne będą musiały postawić czołgi. I najlepiej, żeby to były właśnie te najnowsze generacje. Bardzo dziękuję. Generał Janusz Bronowicz, były inspektor wojsk lądowych Polskiej Armii, specjalista od wojsk zmechanizowanych i pancernych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję.